Siema, świrki. Jestem sobie o poranku na Unturned ponownie. Kolejnego dnia już. Odwiedzam sobie różne miejsca i różne bazy i wchodzę ludziom na dachy po poszukiwaniu czegoś ciekawego. O co tu chodzi? Dlaczego oni mają zostawiony otwarty dach? Mają szafy co prawda, ale tak. Te szafy można im łatwo wyszczelić. I my to dzisiaj zrobimy prawdopodobnie. To jest jedna skrzynia, jest pusta. Także tak jak mówię, to jest jedna z pierwszych baz. Tutaj dookoła nie ma nic ciekawego. To nie wiem, czy to żyje. Tamto nie wiem, czy żyje. Oni wiem, że wczoraj grali cały dzień. Mogą mieć trochę lutu, chociaż jakieś magazynki. A chwila, bo tu są. A tu nic nie ma, dobra. Trzeba będzie walić szafy. Jest też jeszcze druga baza, na której wczoraj siedział super camper na dachu. Bardzo tego ziomka nie lubię. Nie wiem, co jest w tej bazie, ale to nieważne. Ale też ułożyłem sobie sandbagi i muszę wam pokazać, że udało mi się tutaj wejść do środeczka. Śmiesznie ma to ukryte, że to jest w tych wszystkich drzewach i tak dalej. Co ciekawe, to też jest zejście w dół. Tu mamy łóżeczko jedno, drugie, trzecie. Zaraz je zniszczymy oczywiście. No i mamy szafy dwie metalowe. Drewnianych nic nie ma, niestety. Tu jest jeszcze szafeczka, tu jest kolejne łóżko, które jest climbed. To mu rozwalimy. No i siema, witam z powrotem. Wchodzimy sobie do bazy tych kolegów. Nie wiem, palniemy sobie te szafy. Cyk, poszło wszystko. Wow! Zajebiście, zajebiście. Są explo, granaty. Nawet mi się to zwróciło. I to już mi się to bardzo zwróciło. Ja pierdolę. Idealnie. Jest Timberwolf. Wczoraj straciłem Timberwolfa. Okej, no myślę, że z okazji takiej, że koledzy tutaj zwrócili mi trochę itemów. Co my tu jeszcze mamy? Mamy dwa maple strajki. Tak, przygarniemy je na pewno. Myślę, że. Zostały trzy szafy, tak? Dobra, walniemy te szafy. Cyk. Jebut. Co my tu mamy? Mamy kolejne Explo. Super. Explo zawsze się przydadzą. Jest ammo do Maple Strike. No okej, została ostatnia szafa. Walnijmy, walnijmy ją od razu. Co my tu mamy? No, gówno. To się nie opłacało w cholerę. To mamy 5 sek na plus. 3 zużyłem, czyli w ogólnym rozrachunku 2 na plus. No plus jakieś dodatkowe itemy właśnie, jak chociażby ten Timberwolf i jakieś tam amunicja, maple strike i coś tam, coś. Znajomości i ktoś pode mną jest. O dobra, już go nie ma. O, jest ktoś przede mną. Jest drugi za drzewem. Wali ciężką broń. A nie sprawdziłem w sumie, czy ten, czy APC jest locked, czy nie. Shit, I really can na 100% ma zamkniętą. O kurwa! O kurwa! To się nie stało! Otwarte APC! LOL! Ja pierdolę, jak można odjebać taką imbę w ogóle?
Okej, witam was z powrotem. Ja jestem przygotowany na wyjście. Wziąłem ze sobą trochę sandbagów, trochę medów, jakieś ammo, jedzonko, w sumie tylko to, co mi jest potrzebne. Cała reszta jest w apeceku. Dlaczego nie mogę? O, dobra. Apecek sobie stoi tutaj. Nie mam za dużo wachy. Zajedziemy po drodze jeszcze po wachę. Gdzieś sobie to tam uzupełnimy. Także jedziemy podbijać świat, że tak powiem. Okej, okay, here we are. To jest ta baza, którą mam ochotę dzisiaj zrobić myk-myk. Myślę, że wejdę tutaj z góry. Na pewno widziałem przez okno, że u góry są lokery. Tak na szybciutko. Mamy tutaj okno. Właśnie tak, są tutaj lokery, są tutaj szafy, jest tutaj wszystko. Dobra, także można na spokojnie walić w to miejsce. Wezmę sobie do EQ strzyceki i deto. Cyk, cyk. Muszę sobie deto podpiąć pod przycisk. Cyk. Ściana walnięta, mamy od razu loot. Co my tu mamy? Uhuhu, mamy Maple Strike'a i Kałacha w full ulepszeniu. Subcio. Czy to są pełne fuele? Oj, tak, ja myślę, że tutaj będzie moje APC z tego faktu bardzo ucieszone. No naprawdę super, mamy tutaj trochę military ammo. Jest też zejście na dół, na dole nic nie ma, jak widzicie. Mamy baterie, medkity. Co w szafach? Parasolka, trochę ammo. O, mamy Matamoreza. Subcio, to się przyda. Tutaj mamy klej. O, klej mi się bardzo przyda akurat. Na kolejne ceki. Mamy dwa lokery. Lokerów się zaraz wtedy pozbędziemy. Co my tu jeszcze mamy? Mamy te gaskany. Mamy rakietę jedną nawet, proszę bardzo. Robimy teraz zoom na lokery. Co mamy w lokerach? Uhuhu. Aż dwa explo. Jej. No, ja jestem jak najbardziej na tak. Tu już chyba nic więcej nie ma do wystrzelenia, tak? Dół bazy jest full pusty. Tu nie wiem dlaczego mają hacza, ale ogólnie to nic ciekawego tutaj nie ma. Okej, jesteśmy w sumie przy drugiej bazie, która mnie interesuje. Baza jest trzypiętrowa, co prawda. Nie, dwu. Trzecie to tylko wyjście na dach. Także walimy albo w dół, albo w górę. Najwyżej wyrzucę po jednym piętrze. Najpierw walniemy dół. Ojej, oj. Okej, mamy wejście w dół. Mamy climb flagę. Cóż za złoty strzał. Mamy też wejście w górę. Wejście w górę jest zamknięte tymi drzwiami. Myślę, że po prostu pozbędziemy się tutaj ściany kolejnej. Ojej, oj. Całe to ich wnętrze jest dosyć polokowane. Nie mam pojęcia, gdzie mógłby tutaj być loot room. Mamy loot, mamy loot, mamy jakiś loot. Co to za loot? No jest to chujowy loot. O nie, jest jedna ceka. Subcio, zwróciła się chociaż jedna za ten strzał tutaj. Mamy jakieś Yuri, parasolki, jakiś military magazin, bomba. Nic specjalnego, naprawdę nic specjalnego, tu nie różni. Jest jeszcze jedna ceka, wow. Czyli razem były aż dwie ceki. Nie wiem, czy był to cały ich loot, wydaje się to być troszkę mało. Tutaj też nic nie ma, jest kolejny climb flag. Jest tutaj co prawda jeszcze jedna szafa. Czy my chcemy zniszczyć tą szafę? Okej, zróbmy to. Mieli parę cek, może się coś zwróci, może się nie zwróci. Myk. I były to same gaskany, tak? Mamy jakiegoś peacemakera, wezmę sobie go. Lockdown. Albo w sumie, nie wiem, szczerze mówiąc nie spodziewam się tam niczego więcej jak kolejnej flagi. Jeżeli tam był loot i były szafy, to nie wydaje mi się, żeby ci kolesie mieli cokolwiek więcej. Żyją w takiej okolicy, że raczej nie ma tutaj lootu militarnego, bo muszą do militarki dopływać. Nie, odpuścimy sobie tą bazę. Nie ma sensu według mnie tego podejmować. Przynajmniej nie teraz.